Podwyżki dla nauczycieli nie takie dobre. Piotr Gościniak, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lesznie, komentuje sytuację w edukacji i nowe pomysły ministerstwa. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ ministerstwo prowadzi działania generalnie w dwóch kierunkach. Z jednej strony zamierza zmienić pragmatykę zawodową nauczyciela, czyli głębokie zmiany w karcie nauczyciela. Z drugiej strony prowadzone są działania o takim charakterze polityczno-ideologicznym, które jakby dążą do zmian programowych w szkolnictwie. No jeżeli chodzi o tą warstwę zawodową, to wydaje mi się, że decyzje, które są tutaj przygotowywane, uderzą bardzo w środowisko nauczycielskie, ponieważ sama idea zwiększenia pensum powoduje, że w niektórych specjalności, a czy w niektórych przedmiotach okaże się, że nie wystarczy godzin dla nauczycieli. Już dzisiaj mamy taką sytuację, że niektóre nauczycielki, aby złączyć swoje pensum, muszą pracować w kilku szkołach. I tak jest na przykład w Lesznie w przypadku czasami muzyków, plastyków czy chemików na przykład. W tej chwili, jeżeli to pensum zostanie podniesione, no to może się okazać, że niektóre osoby nie będą mogły tego pensum zrealizować. Brzmi to na pozór niewinnie, bo to są tylko 2 godziny. I sama idea, żeby dać nauczycielom szansę więcej zarobić przy większym wkładzie pracy, wydaje się sensowna. Natomiast szczegóły są tutaj bardzo niekorzystne. Ta rzekoma podwyżka, którą epatują media ogólnopolskie, tak naprawdę przełoży się na niewielki wzrost wynagrodzenia, natomiast dużo większy wzrost zaangażowania w tą pracę bieżącą w pensum. Tutaj bardzo niebezpieczne pomysły dotyczą też takiego jakby podzielenia nauczycieli na, no chyba nie waham się użyć tego słowa, lepszych i gorszych, dlatego że pojawiła się taka koncepcja, że nauczyciele niektórych przedmiotów będą mieli jeszcze więcej, czyli jeszcze 2 dodatkowe godziny pracy. W ten sposób dezawuuje się ich pracę, mówiąc, że właściwie to oni chyba mniej pracują, bo można im dołożyć więcej godzin tej pracy. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że na przykład nauczyciel plastyki, który uczy w całej szkole, musi wystawić oceny wszystkim uczniom, czyli to może być czasem około 300 ocen na zakończenie roku szkolnego, tak? Przygotować do tego dokumentację, a mówi się tylko o tym, że no bo on nie poprawia sprawdzianów, tak, w takich ilościach jak na przykład polonista. Dlatego no jest to tutaj jakby taka próba dzielenia środowiska na tych, którzy mniej pracują rzekomo, tak, a więc będą musieli pracować jeszcze więcej. Dodatkowo no, takie próby już były podejmowane i niestety skutecznie, bo na przykład nauczyciele praktycznej nauki zawodu też już dzisiaj pracują więcej, bowiem ich pensum wynosi 20 godzin. I mamy tutaj do czynienia z kompletnym chyba niezrozumieniem sytuacji, dlatego że wyobraźmy sobie taką sytuację, że dyrektor szkoły potrzebuje specjalistę, elektronika albo programistę. I teraz ta osoba zostaje zatrudniona za stosunkowo niewielkie pieniądze w porównaniu do branży zawodowej, w której pracuje na co dzień, i nie dosyć, że otrzymuje takie, a nie inne wynagrodzenie, to jeszcze musi pracować więcej niż koledzy, koleżanki uczące innych przedmiotów. Tak? Niestety największym problemem ekipy pana Czarnka, ale także jego poprzedników, jest brak dialogu. Te tak zwane konsultacje polegają tylko na przedstawieniu punktu widzenia ministerstwa. Całkowicie pomijane są idee związków zawodowych, wszystkich związków zawodowych, nie tylko ZNP. Ostatnio doszło właśnie do zerwania tych rozmów, ponieważ one nie mają sensu. Wszystkie postulaty, które zostały złożone przez centrale związkowe, zostały przez pana ministra Czarnka zignorowane. Nawet ich nie skomentowano. Przychodzący na spotkania urzędnicy przedstawiają tylko to, co mają na swoich kartkach przygotowane w ministerstwie, i całkowicie ignorują jakby partnera społecznego, jakim są związki zawodowe. Te rozmowy po prostu nie mają sensu.
Jednym z pomysłów ministra edukacji Przemysława Czarnka jest obowiązkowa religia bądź etyka w szkołach, co zdaje się być odpowiedzią na masowe wypisywanie się uczniów z lekcji religii. Jednak organizacja lekcji etyki dla ateistów czy uczniów innego wyznania, czy nawet tych, którzy po prostu nie chcą brać udziału w religii, już teraz jest problematyczna. Największym problemem jest brak nauczycieli etyki, a nie może to być osoba z przypadku, która uzupełniła sobie wiedzę na jakichś kursach, które może nie do końca w pełni tak ważny element wyczerpują. Tu powinny znaleźć się osoby z wykształceniem naprawdę specjalistycznym i takim, które pozwoli jakby pełne spektrum przedstawić, tak? Bo mamy do czynienia z sytuacjami bardzo różnymi. Czasami pomijając już różne wyznania, które znajdują się wśród mieszkańców, obywateli i ich dzieci. No, są też grupy, które mogą nie identyfikować się z żadnym wyznaniem i tutaj naprawdę trzeba w tą sferę bardzo ważną, intymną wejść w taki sposób delikatny i rzeczowy. Wydaje mi się, że sam pomysł etyki nie jest zły, tylko teraz kwestia znowu szczegółów, jak to zostanie zrealizowane.